Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy studiowali lekcję biblijną numer 11, zatytułowaną Obietnica dla prześladowanych. Tekst pamięciowy. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nas uznał was za godnych powołania i mocy, doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieło wiary. Drugi do Tesaloniczan, 1:11. Powtórne przyjście Jezusa jest kulminacją chrześcijańskiej nadziei. Łączność w czasach starożytnych nie była łatwa. Zbór, który chciał się skontaktować z Pawłem, musiał najpierw ustalić jego miejsce pobytu, a następnie wysłać do niego wiadomość. Gdy kontakt został nawiązany, apostoł musiał podyktować list z odpowiedzią, a następnie wysłać kogoś, kto doręczył go do zboru. To mogło trwać nieraz kilka miesięcy. W tym czasie w zborze mogły się rozwinąć i rozszerzyć fałszywe poglądy. Wydaje się, że tak właśnie stało się w zborze w Tesalonice, gdzie wynikły nowe problemy. Mogły się one nawet pogłębić wskutek błędnego zastosowania tego, co Paweł napisał w pierwszym liście. Drugi list do Tesaloniczan był ze strony Pawła próbą naprawienia zaistniałej sytuacji. Słowa apostoła będące podstawą lekcji tego tygodnia sprowadzają się do tego, iż podczas powtórnego przyjścia Chrystusa wierzący zostaną wyzwoleni dzięki niezwykłej interwencji Zbawiciela. Drugi rozdział, pierwszy rozdział od 1-12 dostarcza dodatkowych informacji na ten temat tego właśnie wydarzenia. Część na niedzielę pozdrowienia. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa. Jaką nadzieję i obietnicę znajdujemy nawet w tym prostym pozdrowieniu? Ile jest w niej teologii? Ile nadziei? A ile obietnic? Jak możemy się nauczyć przyjmować te nadzieje i obietnice jako skierowane do nas? Paweł po raz kolejny pisze o łasce i pokoju. Czy te pojęcia nie są z sobą związane? Czy świadomość łaski Bożej, obietnicy przebaczenia w Jezusie nie powinna prowadzić do pokoju w naszym życiu? Jakżeż ważne jest, byśmy niezależnie od okoliczności rozmyślali o wspaniałej ofercie zbawienia i łasce danej nam bez względu na naszą niegodziwość. Czy znasz lepszy sposób, by doświadczyć obiecanego pokoju? Powinniśmy przestać koncentrować się na sobie, a skupić uwagę na Chrystusie i tym, co otrzymaliśmy od Niego. Porównaj 1 Tesaloniczan 1:1 z 2 Tesaloniczan 1:1-2. Między tymi fragmentami listów jest niewielka różnica w słownictwie. Jakie znaczenie może ona mieć? Pierwszy list. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zborów Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zborów Tesalonice w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Istnieje różnica między początkiem pierwszego listu a początkiem drugiego listu. Paweł przechodzi od wyrażenia Bogu Ojcu do wyrażenia Bogu Ojcu naszemu. To wskazuje na znaczenie więzi. Są ludzie, którzy czują się związani z Jezusem, ale obawiają się Boga Ojca. Paweł zapewnia Tesaloniczan, że mogą mieć taką samą ufność poprzez więź z Ojcem, jak jest z Jezusem. Syn Boży przyszedł na świat, by pokazać nam, jaki jest Ojciec.
Przeczytaj Ewangelię Jana 1:18, 14:7-11, jaką pewność i nadzieję możemy czerpać z tych słów, zwłaszcza w świetle 1 rozdział 1:2. Ewangelia Jana 1:18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. 14 rozdział. 7-11. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście poznali, odtąd Go znacie i widzieliście Go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami, nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czyż nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzycie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Jeśli tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Dziękuję.